Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka i całego nieba, bo w niebie jest tylko miłość, a na ziemi nie ma do końca tej miłości, brak jest tej miłości, dlatego musimy się starać w sobie wytwarzać dobrą energię, dobre uczucia, dobre myśli, a to jest miłość. Tolerancja, jak ojciec mówił, też jest miłością. Natomiast trzeba wiedzieć, że wyszliśmy z nieba dlatego, że poszliśmy w lewą stronę. I dlatego jest kosmos. Gdybyśmy byli po prawej stronie, tam gdzie mieszka Bóg, nie wyszlibyśmy, to by wszystko grało. I teraz na tych ziemiach, w tych kosmosach znowu się dzielimy. Ci, co chcą już iść do Boga, no to się jakby ustawiają po prawej stronie, a ci, którzy jeszcze wędrują, tak zwani wędrowcy kosmosu, czyli ta lewica, to lewactwo, ten ateizm, to zło, to byle jakość, ten liberalizm, no to jest właśnie na drodze jeszcze, który dopiero kroczy do Boga. Kroczy, jeszcze nawet nie wie, że Bóg jest, nic nie rozumieją w ogóle, po co żyją nawet. A ci, którzy mają refleksję, wierzą w Boga, to jednak mają tą pokory troszkę i już jest lepiej. I w tym świecie idziemy kroczek po kroczku przez zrozumienie, miłość i odrzucenie zła, a sterowanie, nie sterowanie, tylko staranie się iść w prawą stronę, dobrą drogą. Ateista też może iść dobrą drogą. Dlaczego nie? Lewak też. Niech się stara, tylko lepiej i niech wypomina swoim przełożonym, swoim partyjniakom, że źle robią. No ale niestety, jak wejdziesz w taką partię lewacką, to niestety nie możesz nic powiedzieć, bo cię wyrzucą. No, a w prawej stronie troszkę też tego jest, bo ogólnie to wszyscyśmy wyszli z nieba i jesteśmy po lewej stronie. Tylko jak mówię, w tej lewej stronie jeszcze się zaczynamy dzielić na różne gałęzie rozumienia życia. I dobrze, i tak ma być. Musimy się dzielić, nie jednoczyć. Nie ma jedności, bo każdy ma inne zdanie. No nie ma. Tak samo jak ojciec Pio nam powiedział o PiSie, żeby do niego głosować. I powiedział dosłownie, że to jest walec, który będzie jechał, wyrównywał drogę. No i ten walec, jako PiS prawicowy, bo jest z Kościołem, jest z Bogiem, po prostu rozjeżdża tą lewicę całkowicie. Ten liberalizm, te byle jakość, rozjeżdża, po prostu wyrównuje, żeby te różne pagórki niedobrego wgnieść do ziemi i zasypać, i zalać asfaltem, i potem stworzyć autostradę. Więc PiS rozjeżdża to całe lewactwo. Cała w tej chwili Europa już powoli będzie się stawała prawicowa. To dobrze, bo bliżej Boga. No i będzie lepsza nauka, lepsza edukacja tych dusz i będzie też większy spokój, bo nie będą się atakować. Natomiast jedności nigdy nie będzie tutaj, bo każdy ma zarysowaną duszę i ma jeszcze inne spojrzenie, nieprawdziwe, niekompetentne, mało rozumie życie, więc będzie każdy inaczej to osądzał i myślał. Są tacy, co wychwalają, co przecież pamiętacie, jak wychwalali Stalina, Hitlera, jakie on miał przemówienia bujne, piękne, wspaniałe przemówienia, że Niemcy i Niemki sikały po nogach ze zachwytu. Putin robi to samo, identyczny Hitler. Piękne przemówienia, że Zachód jest zły, on jest dobry, a muszę wam, piękne ma też przemówienia, kupę ludzi zgania na stadiony, tak jak Hitler, dosłownie to samo robi. No i mówi płomiennie i co z tego? A przecież jak się tylko jedną osobę zabije, to się jest mordercą i powinno się iść jak zwykle do więzienia, tylko nie na karę śmierci, jak ojciec mówił, nie. Więc on namordował dużo ludzi, już wcześniej mordował, bloki wysadzał, przecież pamiętacie, nie? Wszyscy o tym wiemy, jak wkopywał ludzi i całe bloki osiedla. Swoich przeciwników mordował jak Stalin, jak Hitler, to samo robi Putin. Więc nie można mu wierzyć, bo to jest morderca. Wymordował ponad 60 tysięcy swoich już żołnierzy, bo puścił ich na wojnę z błogosławieństwem patriarchy ruskiego. Ale nie Boga, bo ojciec powiedział, że Bóg nie błogosławi żadnej wojnie.
Dlatego nie błogosławi Putinowi, nie błogosławi patriarchom i tej religii, niestety. Absolutnie nie. Więc wymordował swoich żołnierzy, no i morduje oczywiście ludność cywilną, bo przegrywa tą wojnę. Dzięki Zachodowi, oczywiście głównie Ameryce. Jak zawsze Ameryka pomaga i hitleryzm przegrał i Rosja też przegrała. Głównie Hitler przegrał. Dwa razy wojnę przegrał dzięki Ameryce. Więc tutaj trzeba inaczej spojrzeć i spojrzeć prawdzie w oczy, a nie mamić się Putinem jakimś ideologiami strasznymi. Powiedziałem, ty jak zabijesz kogoś, idziesz do więzienia. On zamordował tyle tysięcy ludzi. I co? Jest wolny. I jeszcze straszy wszystkich, że wszystkich by pozabijał. No to taki człowiek do psychiatryka od razu. Od razu. Więc nie wolno promować takich zboczeńców jak Putin i jego generałowie i żadnych innych tak samo. Czy to jest na zachodzie, czy na wschodzie, czy na południu, czy na północy. Taki nie wolno promować. Trzeba promować dobro, piękno, wyrozumiałość, tolerancję, która też jest miłością, ale mówić i pokazywać prawdę. Buntować się, tak ojciec mówi. Dziękuję ci za twoje bunty. Jeśli jest źle w kościele, to mówić. Jeśli jest źle w państwie, też mówić. Ale też umieć i chwalić. Ja PiS chwalę, pomimo błędów, jakie robią. My wszyscy robimy błędy, a opozycja to był jeden wielki, katastroficzny błąd. Dlatego ta wojna powstała. Powtarzam się, ale muszę to mówić, bo nie da się inaczej. Oni zakłamują rzeczywistość całkowicie. Więc tak to wygląda. Przeczytam wam bajkę. Napisałem takich parę bajeczek. I właśnie chciałbym o tym mówić przede wszystkim. Ja bym chciał mówić o miłości, ale ponieważ świat oszalał, jest źle, no to mówię tak jak jest. I ojciec Pio też. Jak się coś stało, czy trzęsienie ziemi było, czy jakieś źle w państwie, to mówił mi na rozmowach. Rozmawiałem z nim o tym. Sam nawet mi mówił, że jest źle w państwie. Że skarbiec państwa jest pusty, jak Solidarność przejęła władzę, bo komuniści wszystko wyprowadzili przecież. Te Millery i te inne. Tak to było. A potem Niemcy założyli partię PO-ską. Ich tu rządzą i chcą z powrotem tutaj wejść z Ruskami, aby nas dominować i deptać po prostu, tak jak do tej pory było. Nie wolno się dać, trzeba mieć godność i mówić prawdę. Prawda, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, bo prawda i miłość wyzwala, a kłamstwo jest podszyte złem, podstępem, pychą, imperializmem wewnętrznym i zewnętrznym. I to trzeba potępiać, takie postawy. Trzeba potępiać takie postawy. A promować miłość do całego stworzenia, do nas samych, do bliźniego, a przede wszystkim do Boga. Bo Bóg nam dał w prezencie życie, duszę, świadomość, uczucia, wolę i uczynił nas kompletnie wolnymi. Dlatego trzeba to zrozumieć. A nie tylko rozumieć to, że pomiędzy duszą a światem zewnętrznym, materialnym jest matematyka. No jest, pewnie, że jest, wszystko jest, ale dusza to nie matematyka, to jest zupełnie coś innego. Natomiast w tym świecie kręcimy się wokół fizyki, matematyki i różnych zdarzeń. Wszystko to można jakby obliczyć, chociaż nie da się wszystkiego przeliczyć. Nie ma takiej możliwości. I jeszcze wiele rzeczy nie znamy. Więc czytam tą bajkę, która zachęca właśnie do tych marzeń niebiańskich, dobrego życia, spokojnego życia w harmonii i zgodzie. No i trzeba tego uczyć od podstaw. Gdzieś daleko Hen, śliczna królewna, postanowiła serdecznie przyjąć gościa w swoim pałacu. Nazrywała kwiatów, zrobiła piękny bukiet, umieszczając go w odpowiednim wazonie. Zapaliła świece, przygasiła światło, tworząc cudowny nastrój. Na ławie lekka strawa i odpowiedni napój. W tle nastrojowa muzyka, miła rozmowa, wymiana myśli i uczuć. Nie brakło też czarów z siódmego nieba. Ta bajka
to marzenie. I takim czymś powinniśmy żyć, a nie jakimś Putinem oszalałym, czy jakimś tam przywódcą oszalałym w tym świecie. No ale oni tak szaleją, że nam zagrażają. No to trzeba o tym mówić. Dlatego święty Michał też przychodził do nas na rozmowy ze swoim wojskiem niebiańskim. Mówi, że przychodzę tu do ciebie z całym swoim wojskiem, który ma nas chronić, Polskę będzie chronił. Więc modlimy się do świętego Michała. Gdyby się Putin modlił do świętego Michała prawdziwie i szczerze i od serca, to nigdy by tej strasznej rzeczy, jaką zrobił, nie wykonał, bo by posłuchał swojego anioła stróża i wielkich świętych, którzy nie błogosławią i są przeciwnikami złych idei i wojen. Pamiętajcie, Bóg nie błogosławi żadnej wojnie, żadnej, tak mi ojciec powiedział. Już dawno mi mówił, bo gdzieś tam już konflikt był, pamiętam, to też odniósł się do tego, że Bóg nie błogosławi żadnej wojnie. Ja o tym nawet pisałem potem gdzieś tam na Facebooku, jeszcze na samym początku, czy na mojej stronie się dzieliłem tak samo. Więc módlmy się od razu do tego naszego ukochanego herolda mocy i pokoju, świętego Michała, archanioła, żeby nas uchronił przed takimi wariatami jak Stalin, Hitler, Putin i inni. Żeby aniołowie się oczyścili i zrozumieli, że błądzą i żeby przyjęli harmonię i system miłości najlepiej. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Bóg ma zbawienie dla każdego już przygotowane, wszystko jest, tylko to trzeba wykonać. I dla Stalina jest zbawienie, i dla Putina jest zbawienie, i dla nas jest zbawienie. I wszyscy się zbawią, wcześniej czy później. Ale po co tyle cierpienia zadawać wszystkim niepotrzebnie? Przypominam, tutaj macie znowu książkę, jest tam System Miłości Wiesia.pl. Taka jest strona, bo tam niektórzy pytają, gdzie to można kupić. No, na ogół zawsze na początku, albo gdzieś tam na końcu jest takie wideo tam o tej książce. Tam są też właśnie MP3 nagrane do odsłuchiwania. Cała książka jest nagrana przez aktora i druga się nagrywa. Także można sobie słuchać na MP3 w formacie MP3. No i to później zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Później, w następnych latach, miesiącach, latach. Jak się pozbieramy po tej awanturze, jaka się szykuje w świecie. Ufajcie Ojcu Pio i Bogu. Trzeba ufać, ojciec mówił. Bo ufanie to jest potężna wiedza. Wiara to jest najpotężniejsza wiedza. A wiedza, którą mamy, to tak naprawdę to nie są nawet fakty. To wszyscy tylko mówią, że wiedzą, ale tak naprawdę to nic nie wiedzą. Im się tylko wydaje, że wiedzą. No wiedzą, że herbatę piją, że zaparzają. No takie rzeczy to takie, ale tak do końca to też nie wiadomo, dlaczego się herbata zaparza. Jakby to tak przeanalizować filozoficznie, to nie wiadomo. Tak do końca, jak to działa. Wiele rzeczy jest, których nie rozumiemy jeszcze. Więc wiara jest potęgą wiedzy, a wiedza w tym świecie oczywiście, bo tutaj potrzebna nam wiary, tam już nie ma wiary. A wiedza podbudowuje naszą wiarę w życie wieczne, bo wiedzą nie osiągniesz życia wiecznego. Nie wiesz, jaką masz duszę, kim jesteś. Nikt nic nie wie, nikt nie wie. Jak się myśli, w jaki sposób są myśli produkowane w nas, w jaki sposób są uczucia produkowane. Pokażcie mi kogoś, żeby ktoś to odkrył i napisał w matematycznym jakimś równaniu czy fizycznym, jak powstają uczucia i czym są uczucia. Nikt wam tego nie powie, więc nie ma wiedzy, nikt nie bajerują. Tak samo jak nikt nie wie, dlaczego mózg myśli, a nie tylko mózg, bo całe ciało myśli. Tam, gdzie jest woda, jest życie, ojciec Pio powiedział, więc woda też jest strukturą potrzebną do myślenia. Do czucia. Coś wam przeczytam jeszcze. To może jeszcze Baskich Kochanków? Nie, to za chwilę, żeby sobie nie popsuć nastroju, bo ja tutaj czasami psuję nastrój tym lewactwem.
Już oczywiście do mnie już tam hejtują, już tam piszą do mnie, oczywiście, że się na niczym nie znam, że nie politykować, bo nie umie się nie. Już miałem parę takich czatów, maili. Ja się tego śmieję i wywalam od razu, bo to szkoda nawet czasu na nich. Oni po prostu są jeszcze na tym etapie pączkowania duszy swojej. Więc nie rozumieją jeszcze tego. Wydaje im się, że oni wszystko inaczej to rozumią i mają prawdę. Niestety nie. Są oszukiwani przez media, przez siebie samych, przez własny egoizm jesteście oszukiwani. Przez własną pychę i niewiedzę, bo nic nie wiecie. Nawet nie wiecie, jak Putin myśli, jakie ma uczucia. Kto to wie? Zbadajcie to. Nikt nie zbada, bo nie ma takiej nauki nawet. I żadnych takich faktów naukowych nie ma. Podstaw naukowych nawet nie ma do tego, żeby zbadać duszę. To tylko jest fikcja naukowa, bicie piany i robienie doktoratów, habilitacji na niewiedzy. Trochę tam wiedzy jest, bo jest potrzebne. Wiadomo, że jak trzeba coś tam drzewo narąbać, coś trzeba, potrzebna jest siekiera, no to się wytworzyli takie ostrze i się wali. Czy piłę jakąś. Zamienniki. Czytam z drugiego tomu, to jest pierwszy tom. Z drugiego. No popatrzcie, jak to ładnie wygląda. No warto sobie kupić. 69 zł chyba to kosztuje ta książka. Staniała bardzo, bo jest wyprzedaż już. Odcięcie państwa od religii to tak, jakby zabrać matce dziecko. W systemach kosmicznych nie da się tego zrobić, ponieważ religia, nawet ta fałszywa lub skrzywiona, to jednak droga do Boga. Na początku jest religia. Każdy jakoś tam potrzebuje tej religii, bo nic nie wie, więc nie ma wiedzy, więc potrzebna jest wiara. Wiara jest wtedy tą potęgą wiedzy, duszy i umysłu wewnętrznego, intuicji. Bo intuicja to nie jest żadna wiedza, to nie jest matematyka. Więc potrzeba na początku tej religii, żeby zrozumieć, poczuć, że coś tu jest w tym świecie nie tak i idziemy wtedy wyżej. Więc religia na początku jest potrzebna, a potem już musimy, tak jak święty Jan od Krzyża, święty Jan od Krzyża mówił, że nim dusza stanie się Bogiem, czyli się połączy i stanie się podobna Bogu, musi przejść przez wszystkie formy, kształty i doznania, między innymi przez reinkarnację. Święty Jan od Krzyża z XV wieku. I czytam dalej. Ja gdzieś to umieściłem w swoich pismach, ten cytat świętego Jana i go trochę tam skomentowałem. Duchowo oczywiście, bo ja wszystko duchowo komentuję. Nie naukowo, tylko duchowo. Jak mówię o ekonomii, o polityce, jak mówię szczególnie o ekonomii, no przecież ja nie jestem ekonomistą, tylko ludzie, którzy mają talenty ekonomiczne i matematyczne, to oni będą tworzyć ten system duchowy, ekonomiczny. Nie ja, ja to się nie znam, rzeczywiście. Ja jestem od innych rzeczy, od tych, żeby zbawić nas tutaj, a ekonomia jest po to, żeby nam tu łatwiej było żyć i przeżyć to życie tylko. Ekonomia się skończy, języki się skończą, wiedza się skończy, wszystko się skończy tutaj. Więc nie przesadzajmy. Tutaj tylko jesteśmy na 5 minut i spadamy z powrotem gdzieś. Albo w otchłań kosmosu, albo idziemy do nieba. Ja chcę, aby wszyscy systemowcy, nie tylko z lewej strony, z prawej strony, wszyscy, którzy słuchają Wiesiorynek, po śmierci poszli do nieba. Jest to możliwe. No ale jak będą mnie tylko atakować i nic nie chcieć zrozumieć, no to nie pójdą do nieba. Wrócą. I pójdą na przykład do Hołowni, takiej partii beznadziejnej. Dobra, czytam dalej, bo znowu coś nagadam. No co tutaj? Aha. To nieprawda, że bez religii świat by całkiem eksplodował. To nieprawda, że bez religii świat byłby lepszy. Absolutnie nie. Nie mamy wielkiego wyboru. Religie również nas męczą i podżegają tak samo jak systemy świeckie, naukowe i edukacyjne. Taki mamy tutaj, w tym kosmosie, system i tego się już nie da zmienić. Świeckość zawsze będzie się mieszała z religią.
No bo mamy duszę od Boga, on religijną, można by tak powiedzieć, duchową. Po takim ziemskim języku możemy powiedzieć, że mamy duszę religijną. I ateista ma religijną i wszyscy mają religijną, bo świadomość jest od Boga, więc wierzymy w Boga. Chyba że wierzysz, nie wiem w co. Jak w nic nie wierzysz, to znaczy, że masz duszę w nic, w pustce i w pustkę wpadniesz. Co też nie jest prawdą, bo się zbawisz, tylko taka iluzja. Szkoda tracić energię na walkę, bo ostatecznie i tak nikt nie wygra. Lepiej współpracować. Trzeba robić tak, aby było lepiej żyć. Trochę religii, trochę świeckości trzeba, by poczuć Boga i wolność w Nim. Takie mamy potrzeby jak na razie. Ja wam mówię, że ma być boska świeckość i to już się mieści w tym, że jesteś świecki, a jednocześnie boski. Że jesteś niereligijny, jesteś ateistą, a jednak jesteś religijny, bo masz duszę od Boga. Wszyscy mają duszę od Boga. Najgorszy diabeł i Putin też ma duszę od Boga. Pomimo, że morduje wszystkich wkoło i chce zagarniać tereny i chciałby Polskę połknąć i wszystkich wkoło i pozabijać, zamordować, tak Hitler chciał wszystkich i rasę nową stworzyć i najlepiej wystrzelić ich na księżyc jeszcze. Po prostu szaleńcy. Następne rozważanie, króciutkie zdanie. Poważanie. A, co jakie poważanie? Ślepota raczej chyba, nie poważanie. Rozważanie o cierpieniu może być przyjemnością lub naturalnym cierpieniem. To zależy od percepcji w duszy. Jak jesteś, jak się biczujesz i rozważasz swoje cierpienie, jak jesteś skrzywdzony, jak cię los skrzywdził, że nie będziesz miał węgla, nie będziesz miał masła, no masło nie będziesz miał i mleka nie będziesz miał, bo ekolodzy chcą pozabijać wszystkie krowy, nie, żadnego masła, żadnej, nic nie będzie, tylko będzie węgiel. Nie wiem, czy będzie węgiel, bo nawet, wiecie co oni dzisiaj niektórzy już robią? Kamienie biorą, malują kamienie tak na czarno i sprzedają jako węgiel. No to będziecie być ekolodzy, to sobie kupcie właśnie taki węgiel. Kamienie pomalowane na czarno i wrzucajcie do pieca i będzie ekologicznie wtedy. Jeszcze jedna myśl. Radio, prasa i telewizja powinny być mądre oraz obiektywne, a przede wszystkim powinny być otwarte na duchowe media. W telewizji, to jest taki fajny program, bardzo lubię ten program w TVP Info, w telewizji. Warto oglądać i zachęcam wszystkich z prawej strony, z lewej strony i środka, żeby oglądali ten program, bo naprawdę jest fantastyczny. W przeciwnym wypadku możemy się pożegnać z prawdziwą wolnością i możliwością dochodzenia do prawdy. Teraz takie krótkie myśli. Uczucie myśli wzniosłej jest potrzebne w każdym czasie i na każdej materialnej planecie. Spotkanie z mędrcem to prawie spotkanie z Bogiem, ale to nie jest jednak Bóg, tylko marny anioł, który musi zdobywać wiedzę i mądrość ograniczoną. A wiedza mu się skończy, więc będzie musiał wierzyć. I ojciec Pio powiedział, że nawet księża, wszyscy wierzący, księża też muszą wierzyć jak każdy inny naukowiec. Naukowcy też wierzą, mają nadzieję, no to naprawdę to jest śmieszne trochę wszystko. Naukowcy, jacy tam naukowcy, naukowcy od sikania, nawet tego nie potrafią zrozumieć, że nawet tego nie potrafią wyprodukować jednej kropli. Co to za naukowcy? Jakby nawet jednej kropli wody nie potrafią wyprodukować. Tylko muszą brać materiał z czegoś. Z nicości nie zrobią. Wszystko, produkty muszą brać z materii, z przyrody. Więc, ale ludzki organizm potrafi wyprodukować wodę, bo wiecie o tym, że kropla wody, no to organizm wyprodukuje się, chłodzi i tak dalej. Zwierzęta też. A naukowiec żaden nie potrafi wyprodukować, jeżeli po własny pot tylko. A mocz na przykład, jaki mamy pęcherz, tak jest, długo się nie pije, bo gdzieś tam się jest w podróży albo coś, no to mocz z pęcherza wraca z powrotem w obieg, w krwioobieg.
To jest taki cysterna pełna wody. Można pić morz bez problemu, nie szkodzi nikomu. Jest taka książka rosyjskiego faktycznie naukowca i badacza Małachowa, Urynoterapia. Ja przestudiowałem, znam tą książkę bardzo dobrze. Wiele innych jeszcze ma książek, ale ta jest o piciu moczu i przez picie moczu właśnie można wyzdrowieć z raka, z wszystkiego. Tylko trzeba umieć stosować. Jest taka książka, jest dostępna w Empikach. Dalej czytam. Zło w kosmosie jest wszędzie, ale dobra jest jeszcze więcej. Mimo to skłaniamy się do ulegania oczarowaniu fikcyjnym dobrem. Trzeba nauczyć się rozróżniać, nieustannie szukać dobra i za nim podążać. W systemie miłości właśnie najlepiej. Nie w wydmuszkach naukowych, filozoficznych i nieduchowych ekonomiach i nieduchowych wierszach, książkach, tylko w duchowych szukać trzeba. Nie, jeszcze jedna myśl, będę kończył. Zwierzęta niewiele różnią się od nas. Myślą i są inteligentne, bo kiedyś ojca pytałem o zwierzęta, ojciec mówił, no oczywiście, że dusze mają, zwierzęta dusze mają. Sławkowi tam mówił, że nie, no bo Kościół tak głosił, a Sławek był jeszcze taki kościółkowy. Więc Kościół głosi, że zwierzęta nie mają duszy, dlatego można je zabijać. No to jest przykre niestety w tym świecie. A ja wiem, że mają, bo cały hinduizm zresztą też mówi, że są dusze w różnych zwierzętach i tak dalej. W psie, w kocie i wszędzie. Taka jest ewolucja. I ojciec mówi, że jest ewolucja. Duchowa i fizyczna również. I ojciec mówi, że oczywiście, że zwierzęta są inteligentne. Są inteligentne, myślą, mają uczucia. Więc są podobni do nas. Zwierzęta niewiele różnią się od nas. Myślą i są inteligentne. Kocham bardzo każde zwierzę. One są ponad światło i kwarki, ponad mechanikę kwantową, ponad prąd i gaz, które ludzi często zabija. Tyle na dzisiaj. Jeszcze tylko wiersz Maćka na końcu. O, Boski kochanku miałem przeczytać. No to przeczytam. Tych boskich kochanków. W miłość w niebie są sami boskowie, boscy kochankowie tylko. Będziemy się tam pieścić i kochać, jak w Starym Testamencie nawet jest taki opis, że Bóg będzie nas trzymał na kolanach i będzie nas pieścił. Ze wspaniałego Jego serca, z głębin Jego istnienia rozkoszy kosztowałam. Gdy się oddaliłeś, powróciłam w szarość i udrękę przez Twe nagłe odejście, jakbym bezpowrotnie wszystko utraciła. Kochany mój, wracaj, wracaj, bo nie umiem żyć. Niebo jest takim naszym kochankiem, kochanką. Musimy tam wracać. Wołamy do tego nieba, wracaj, bo nie możemy żyć bez Ciebie, kochanku i kochanko. Energii żeńskiej i męskiej, a nie to jak dzisiaj, że płci mamy 100 tysięcy, już nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, są numerki i już tak chcą wprowadzić. To jest to lewactwo właśnie, o którym mówię cały czas. No, potrząśnijcie się ludzie troszkę. Aniołowie, zrozumcie, że są aniołowie i męscy i żeńscy, a te wszystkie słabości są do kitu, a czasami do czego innego. Co teraz miałem? Maćka, wiersz. Ptaki miłosierdzia. Bóg to Ty, Twoje dla mnie przebaczenie. Bóg to ja, moje dla Ciebie przebaczenie. Ze zniewolenia przebaczenia wybaw mnie, Panie. Ze zniewolenia nieprzebaczenia wybaw mnie, Panie.
Nie ciałem jesteś, ale duchem wszechbytu. Wyzwól mojego ducha przebaczeniem. Nic nie koi duszy jak pokój. Każda woda, żadna woda z najwyższych gór, tylko odpuszczenie. Serce pragnie, bo jest światłem. Rozum i wola muszą powiedzieć fiat. A wtedy słowo stanie się ciałem i narodzą się ludzie powtórnie z łona niewoli. Żyjemy w niewoli. Państw, granic, Rosji, Polski, to jest niewola. Wszystko to jest niewola. Ten kosmos cały jest niewolą. Stał się kołchozem pracy i czyśćcem. Jesteśmy w czyśćcu, pamiętajmy. I z lewej, i z prawej, bo żebyście nie zapomnieli, gdzie jesteście. Jesteśmy w czyśćcu. Uczymy się miłości do Boga i do całego stworzenia. Dlatego ideologie lewackie są złe. Trzeba je potępiać i wytykać, że to nie jest droga do zbawienia. To jest droga do potępienia i wrócenia w kosmos. To tyle. To trzymajcie się i pa, pa. Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy. www.systemmiłości.pl